Niezależnie od tego, czy na co dzień gracie kostką, ćwiczenie gry palcami, czyli tak zwany fingerstyle, pozwoli Wam poszerzyć horyzonty i nawet po prostu nauczyć się czegoś nowego, co rozwinie Was muzycznie. I dodatkowo odblokuje dla Was hybrid picking, czyli granie jednocześnie kostką i palcami. Dzisiaj mam dla Was dwa proste ćwiczenia. Jedno typowo na rozruszanie kciuka, drugi dla kciuka oraz na rozciągnięcie trochę Waszej lewej dłoni. Zaczynamy! No dobrze, weźcie trzy palce, wskazujący, środkowy i serdeczny i połóżcie je odpowiednio na strunach G, B oraz E. W tym ćwiczeniu pracuje tylko kciuk. Będziemy uderzali konsekwentnie E, A, E, D. Dobrze, jeżeli ustawicie sobie metronom, na razie na spokojnie do swojego tempa, później możecie przyspieszyć. To ćwiczenie ma na celu rozgrzać Wasz kciuk i przygotować do drugiego ćwiczenia, które będzie wyglądało następująco. Ok, w tym ćwiczeniu będziemy mieli trzy pozycje. Pierwsza będzie wyglądała następująco. Palec lewej dłoni wskazującej ląduje na 9 progu na strunie A. Palec serdeczny na 11 progu struny G. I palec środkowy na 10 progu struny B. Czyli brzmi to tak. Teraz ta pozycja się nie zmienia, natomiast nasz palec wskazujący będzie wykonywał taki ruch w kształcie litery L. I oczywiście z czasem przyspieszacie. Druga pozycja. Nasze palce mały i serdeczny lądują na 9 progu na strunach B oraz G, natomiast palec wskazujący lewej dłoni ląduje na progu 7 na strunie A. I tak samo pozycja dwóch dolnych palców się nie zmienia, natomiast palec wskazujący wykonuje ruch po literze L. Czuć całkiem nieźle rozciągnięcie. Natomiast pozycja trzecia. Przesuwamy cały ten kształt jeszcze o dwa progi niżej. Mamy tutaj jeszcze większe rozciągnięcie i całe to ćwiczenie powtarzamy. I na koniec możecie sobie powtórzyć całość, łącząc te trzy kształty. Przećwiczcie to sobie na spokojnie, powtarzajcie to i jestem pewny, że w niedługim czasie zauważycie progres w Waszej prawej dłoni. Niedługo przygotuję dla Was także więcej ćwiczeń, więc żeby tego nie przegapić, zasubskrybuj, daj łapkę w górę. Jeżeli coś Ci się podobało lub nie podobało, zostaw komentarz, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dzięki, miłego ćwiczenia.